Coś pięknego. Słonko stało. Taki krajobraz. Wyszedł z wyższych szczytów, żeby było lepiej widać. I efekt jest taki. Nie potrafię tego opisać. Wracam z sesji zdjęciowej do obozowiska. No oczywiście swoje foty. Efekt jest. Ale no było dzisiaj zimno. Zmarzła dupka, zmarzła. Było zimno, wzięliśmy letnie śpiwory, a tu dzisiaj nie było więcej jak 10 stopni. Nawet nie wiem, czy było dzisiaj. No, nawet nie wiem, czy było. Także wyjeżdżamy z naszego miejsca. Traka na 140 km tak na piasku. Początek był bardzo trudny. A
a on dupkę mi spiewa. Uważaj, góry bardzo. Nie bardzo. Co panowie od ciebie chcieli? Młode uchodźcie, żeby je przyjechali coś zjeść. Dzielna żona. No zjebane mor. Totalnie zjebane. Dzisiaj na jakimś dachu świata jesteśmy. Gdzie my jesteśmy? Teraz nigdzie. Uważam, że jest zajebiście. Kurde, nie ma. Ale i tak jest zajebiście. Chemię. Przepraszam. Jeszcze raz. Panoramka dookoła. Żona. Prawda jest taka, że albo się lubi pustynię, albo się jej nie lubi. No to taka jest prawda, no nie? Znaczy, ja strasznie lubię pustynię, tego się boję po niej jeździć. Szczególnie po takich wydmach jak tam. A tutaj jest kemping, tysiąca nocy, mieliśmy na nim spać. Zawsze mamy problem z ustawianiem samochodu. Nawet jak jest dużo miejsca i jesteśmy sami na plaży. Też mamy problem, jak ustawić samochód.